Ja się zajmuję historią, interesuje mnie historia północnego pobrzeża Morza Czarnego od końca XIX wieku do II wojny światowej, no zwłaszcza historia Besarabii w okresie międzywojennym. I aktualnie kończę pisać pracę doktorską, która jest zatytułowana Ludność polska w Besarabii 1812-1914. Czyli mam nadzieję, że ta praca w formie książki ukaże się w 2018 roku. I praca dotyczy okresu rosyjskiego, od wcielenia Besarabii do Imperium Rosyjskiego do wybuchu I wojny światowej. Temat naszego spotkania to jest funkcjonowanie konsulatu polskiego w okresie międzywojennym w Kiszyniowie i współpraca konsulatu z miejscowymi Polakami. Natomiast muszę niestety zacząć od cofnąć się wstecz, co najmniej o kilkadziesiąt lat, ponieważ żeby zrozumieć to, co się działo w okresie międzywojennym, zresztą jak zwykle trzeba jakby zdawać sobie sprawę z pewnych uwarunkowań lat wcześniejszych. Polacy zaczęli się osiedlać, w zasadzie pojawienie się Polaków w Besarabii na większą skalę wiąże się ściśle z włączeniem tej prowincji w skład Imperium Rosyjskiego. I w pierwszych latach XIX wieku, kiedy wojska rosyjskie zajęły Besarabię, zaczęło się przenikanie ludności polskiej z terenów dawnej Rzeczpospolitej na te tereny między Dniestrem a Prutem. Napływ ten w różnych formach, z różnym natężeniem, ale trwał w zasadzie nieprzerwanie ciągle aż do 1914 roku, aż do wybuchu I wojny światowej. Były dwa etapy tych migracji. Pierwszy, powiedzmy, można to z grubsza podzielić na dwa pięćdziesięciolecia. Pierwsze półwiecze do lat mniej więcej 60. 70. XIX wieku, kiedy do Besarabii przede wszystkim napływała ludność z sąsiednich terenów, głównie z Podola. I przeważnie byli to właściciele ziemscy, ziemianie oraz urzędnicy. Tak jak powiedziałem, głównie z Podola, ale też z pozostałych guberni, tak zwanych ziem zabranych, po polsku mówiąc Kresów, czyli z Wołynia, ziem litewsko-białoruskich. I wtedy jakby w tym okresie, czyli od mniej więcej drugiej dekady XIX wieku do lat 60. 70. XIX wieku, wykształcił się taki profil urzędniczo-ziemiański ludności polskiej przybywającej w Besarabii. Natomiast lata 60. 70. przyniosły pod tym względem dużą zmianę. To znaczy wiązało to się z jednej strony z ogólnymi przemianami społeczno-politycznymi w Rosji. Przede wszystkim chodzi tu o zniesienie pańszczyzny, szereg dużych reform społecznych i też zmiany komunikacyjne. Pojawiła się kolej, połączenie Kiszyniowa kolejowe to jest przełom lat 60. 70. XIX wieku. I generalnie w ogóle w całym Imperium Rosyjskim wtedy się zaczęły no dość żywiołowe ruchy społeczne, bardzo szybko wzrastała liczba miast i jakby na tym w ramach tych ruchów, tych migracji zaczęły dopływać do Besarabii kolejni przedstawiciele ludności polskiej z Zadniestru. Tutaj bardzo jest ważny element, mianowicie reforma wojskowa w Rosji i wprowadzenie krótkoterminowej służby wojskowej. To znaczy wcześniej służba wojskowa trwała 20-25 lat, potem ją zmieniono na... Ona była sukcesywnie skracana, w każdym razie to było no, kilka lat, w zależności od rodzaju wojsk. To było bardzo ważne, dlatego że w pułkach basarabskich bardzo duży odsetek żołnierzy poborowych stanowili Polacy z ziem etnicznie polskich, z Nadwisły, mówiąc umownie. I bardzo często ci żołnierze po odsłużeniu wojska tutaj w Besarabii poznawali dziewczyny,
nabieraliśmy w czasie tej służby wojskowej, zawierali jakieś znajomości, znajdowali sobie pracę i osiadali na miejscu. I to był jeden z głównych mechanizmów pojawienia się w miastach besarabskich, zwłaszcza drobnomieszczaństwa polskiego. I właśnie począwszy od lat 60., 70., ten profil ludności polskiej mieszkającej tutaj w Besarabii się zmienił, w tym sensie, że właśnie z tego takiego bardziej, nazwijmy to, elitarnego profilu społecznego zaczęło właśnie przypaść drobnomieszczaństwo, robotnicy, specjaliści różnego rodzaju, którzy tutaj przyjeżdżali też za pracą, technicy, cukiernicy, kucharze, no szereg różnych jakby wykwalifikowanych zawodów, na które tutaj było zapotrzebowanie, a z kolei na przykład na terenach Królestwa Polskiego były nadwyżki tych specjalistów i oni tu przyjeżdżali dobrowolnie, osiedlali się i znajdowali pracę. Także pojawienie się tego drobnomieszczaństwa polskiego, mówiąc w skrócie, w miastach besarabskich trochę zmieniło ogólny profil tej polskiej grupy społecznej tutaj przebywającej w Besarabii. Tym niemniej aż do wybuchu I wojny światowej ten element urzędniczo-ziemiański był bardzo silny. Jeszcze do tego za chwilę wrócę. Też ważną rzeczą, o której należy pamiętać, mówiąc o napływie ludności polskiej do Besarabii w XIX wieku, była jej dyfuzja na ogromną skalę. To znaczy, więcej, mówiąc w dużym skrócie, więcej Polaków, którzy tutaj przyjeżdżali, wtapiało się w miejscowe społeczeństwo, zawierało małżeństwa mieszane, przechodzili na prawosławie, zapominali język, niż trzymało się języka polskiego, trzymało się wyznania katolickiego. Stąd też jakby olbrzymia liczba nazwisk typowo polskich, które do dziś są spotykane, a tak na dobrą sprawę tylko pierwszy przedstawiciel, że tak się wyrażę, nosiciel tego nazwiska w Besarabii, no, można powiedzieć o nim, że był Polakiem. I ta dyfuzja miała bardzo dużą skalę. Także to jest bardzo ważne, że nie zawsze ten, kto nosi polskie, arcypolskie nazwisko, nie zawsze był i jest Polakiem. To wydaje się być oczywiste, ale no, może nie zawsze, nie dla wszystkich. Trzecia sprawa, którą tutaj w skrócie jeszcze bym chciał poruszyć, to jest liczebność. Znaczy, ludność polska w Besarabii zawsze była grupą mało liczebną. I jakby tutaj też dywagacje, ile to było tysięcy, nie mają większego sensu. Nigdy oni nie przekraczali 1% ogólnej liczby mieszkańców guberni. Ja to sobie wynotowałem, że według spisu powszechnego z 1897 roku 11 tysięcy, niecałe 12 tysięcy osób podało język polski jako język podstawowy swój, język domowy, którym się posługiwało w domu. A w sumie w gubernii mieszkało wtedy prawie 2 miliony ludzi, czyli to jest 0,6%, czyli niedużo. Czyli jakby, jeżeli chodzi o ten okres do wybuchu I wojny światowej, jakby chciałbym to zamknąć, to będzie ważne, do tego jeszcze będę wielokrotnie wracał. Chciałbym to zamknąć właśnie stwierdzeniem, że mimo tej niewielkiej liczebności, tak na dobrą sprawę trudno pisać historię Besarabii w XIX wieku bez uwzględnienia tego czynnika polskiego. Znaczy, mimo że stanowili oni niecały 1% mieszkańców guberni, tak na dobrą sprawę trudno pisać historię polityczną, historię społeczną Besarabii bez uwzględnienia tego czynnika. W tych 0,6% mieszkańców guberni była bardzo duża część urzędników miejscowych, lekarzy, w ogóle przedstawicieli wolnych zawodów, sędziów, adwokatów, oficerów służby stałej, ziemiaństwa. Sprawiało to, że jakby ta grupa miała znaczenie nieproporcjonalnie duże do swojej liczebności.
jako takie zobrazowanie tej sytuacji mogę podać, że w 1914 roku w składzie tak zwanego Błagorodnego Sobrania, czyli elitarnego klubu towarzyskiego, który tutaj się mieścił w Kiszyniowie. Ten klub skupiał śmietankę towarzyską Besarabii, głównie najbogatszych ziemian kupców. Na 179 członków tego klubu, mniej więcej 20 parę osób to byli przedstawiciele rodzin polskojęzycznych. Czyli mamy tutaj do czynienia prawie kilkanaście procent, prawda? I to jest moim zdaniem cyfra, która bez wnikania w szczegóły, ale te kilkanaście procent można powiedzieć, że miejscowe elity urzędnicze ziemiańskie, mniej więcej kilkanaście procent z nich stanowili Polacy. Jeżeli chodzi o ten okres rosyjski, i tutaj już zaczynam bezpośrednio zacząć w takim razie główną część mojego wystąpienia. Centralną instytucją dla życia Polaków był Kościół. Nawet nie tyle jako instytucja o charakterze religijnym, tylko jako instytucja kształtująca pewną odrębność etniczną, językową, ale także jako miejsce, w którym się zbierały wszystkie stany, tak, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Polacy, którzy tu mieszkali w Kiszyniowie, każdy jakby żył w swoim środowisku, to znaczy na przykład rzemieślnik się obracał wśród rzemieślników, ziemianin obracał się wśród ziemian. To wszystko były jakby środowiska wieloetniczne, wielojęzykowe, wielonarodowościowe. Nie było tak, że Polacy tutaj mieszkający czy w Kiszyniowie, czy ogólnie w Besarabii, nie było tak, że oni tworzyli jakąś wyspę, tak, samowystarczalną, produkującą buty dla siebie, produkującą żywność tylko i wyłącznie dla siebie. Oni byli, żyli dobrze zintegrowani z miejscowym społeczeństwem i w zasadzie jedynym miejscem, gdzie oni się spotykali, był kościół. I w niedzielę właśnie zazwyczaj praczka, robotnik, szewc, kamieniarz, nauczyciel, sędzia, oficer, żołnierz służby zasadniczej. Oni się zbierali w kościele i to było miejsce ich spotkań. Trzeba też jedną rzecz podkreślić, że ta społeczność polska była bardzo lojalna wobec Imperium Rosyjskiego. Wbrew temu, co się niekiedy powtarza, mieszkający tutaj Polacy w zasadzie nigdy nie dali jakiegokolwiek powodu do powątpiewania miejscowym władzom rosyjskim w ich lojalność. I tym niemniej specyfika Imperium Rosyjskiego zabraniała tworzenie instytucji kulturalnych o charakterze narodowym aż do roku 1906. Natomiast od powiedzmy lat 70. XIX wieku istniała możliwość tworzenia towarzystw dobroczynności przy kościołach katolickich, które de facto były z nazwy towarzystwami charytatywnymi. One oczywiście zajmowały się dobroczynnością, prowadziły akcje pomocy biednym, ale ich jakby charakter daleko wykraczał poza to pole działania, tak. I te towarzystwa prowadziły bardzo często szkoły parafialne, legalne, zaakceptowane przez władze, gdzie uczono po polsku. Prowadzono przedstawienia teatralne, szopki dla dzieci, wieczorki taneczne, cały szereg działalności, powiedzmy, towarzysko-kulturalnej. W Kiszyniowie takie towarzystwo powstało w 1899 roku. I w związku z tym, że ta kolonia polska kiszyniowska była, tak jak wspomniałem, dość zamożna, dość wpływowa i nie miała problemów z kontaktami z władzami, oni bardzo, bardzo szybko, z dużym impetem zaczęli działać i już w 1901 roku został, czyli po dwóch latach od zarejestrowania tego towarzystwa, to się oficjalnie nazywało Towarzystwo Pomocy Biednym przy Rzymsko-Katolickim Kościele w Kiszyniowie. Czyli w ciągu dwóch lat udało im się wybudować budynek szkoły, czteroklasowej szkoły, która
została wbudowana na terenie, na działce kościelnej. Jak pisał w 1901 roku jeden z korespondentów prasowych, pokoje wysokie i widne będą prawdopodobnie suche i ciepłe, gdyż cały budynek stawiano z wyborowego materiału. Ławki szkolne i inne meble praktycznie i starannie wykonane. I generalnie opis solidnego przedsięwzięcia, dobrze pomyślanego, dobrze zrealizowanego. Początkowo ta szkoła była dla 40 dzieci. I trzeba podkreślić, że utworzenie tego Towarzystwa Dobroczynności i wybudowanie szkoły była to całkowicie oddolna inicjatywa. To znaczy dla tych ludzi było po prostu ważne, żeby się spotykać między sobą, mówić po polsku, zapewnić dzieciom, i to głównie dzieciom uboższym, z uboższych rodzin, naukę w języku polskim. Swoją drogą jest pani, z nami pani Sobolewska-Maksymienko, która chyba jedyna absolwentka tej szkoły z osób zgromadzonych na sali. Więc szkoła była jakby pierwszym dużo poważnym osiągnięciem towarzystwa. Później w 1907 roku oddano do użytku okazałą, to się też oficjalnie nazywało, Sala Polska imienia Adama Mickiewicza. To był oddzielny budynek wybudowany koło szkoły, też na działce kościelnej. I to była jedna z większych sal teatralno, powiedzmy, koncertowych w Kiszyniowie. Chyba trzecia czy czwarta co do wielkości. I także w tym przypadku wszystko było oddolną inicjatywą. Budynek ten został zebrany ze składek zbieranych głównie wśród inteligencji polskiej. I żeby to sobie tak zobrazować, to ta działka kościelna obejmowała taki kwartał pomiędzy dzisiejszymi ulicami Mitropolity Dosowtej, Maria Cibotarii i Sfatulcerii. Czyli cały ten kompleks, gdzie z jednej strony jest kościół dzisiaj, a z drugiej strony jest administracja prezydenta. On był podzielony na dwie części. Jedna część, tam gdzie dzisiaj się znajduje administracja prezydenta, to była, należał do kościoła ewangelickiego, a druga część to była działka kościelna. I tam właśnie na tej działce kościelnej obok kościoła stały jeszcze trzy budynki. Budynek dziekanatu. Ten budynek dziekanatu znajdował się tam, gdzie dzisiaj jest Liceum Teoretik Spiru Haret, czyli od strony ulicy Maria Cibotarii, a od strony ulicy Sfatulcerii znajdowała się szkoła i ta sala teatralna. Mało niestety wiemy o funkcjonowaniu tego Towarzystwa Dobroczynności. Te jakby przekazy są dość skąpe. Wiadomo też, wiadomo tyle, że w gronie tych osób działających tam oczywiście byli ludzie o różnych poglądach, natomiast na pewno nie było to towarzystwo klerykalne, tak bym to nazwał. W tym sensie, że byli ludzie blisko związani z kościołem i powiedzmy o konserwatywnych poglądach. Była też grupa działaczy liberalnych, która sympatyzowała, nazwijmy to, postępowym skrzydłem inteligencji besarabskiej, tak bym to określił. I wiadomo co nieco, że między tymi grupami były pewne scysje, pewne różnice w zdaniach co do kierunku rozwoju tych organizacji polskich. I na przykład ta grupa bardziej postępowa proponowała budowę biblioteki, takiej, która byłaby dostępna dla szerokich rzesz ludności polskiej, natomiast ta grupa bardziej konserwatywna właśnie optowała za budową tej sali teatralnej. I ta sala teatralna to była coś w rodzaju takiego ekskluzywnego klubu dla właśnie zamożnych ziemian, zamożnych działaczy, i ta grupa konserwatywna wzięła górę i w końcu właśnie powstała sala. Tam też była biblioteka, natomiast nie wyglądało to tak, jak sobie wyobrażali ci ludzie. Tym niemniej chyba tam jakichś głębokich konfliktów nie było, o czym świadczy chociażby to, że te budynki powstawały. I rozwijała się działalność
tej inteligencji polskiej, szkoła polska, wszystko to funkcjonowało do, w zasadzie do wybuchu I wojny światowej. Potem część, po 1914 roku część osób została powołana do wojska, też zaczął obowiązywać stan wojenny tutaj, więc jakby ta działalność trochę przygasła. I przyszedł rok 1917, czyli wybuch rewolucji, powstanie Republiki Mołdawskiej i ten kluczowy przełom roku 1917-1918, kiedy Besarabia weszła w skład Rumunii, a pod koniec 1918 roku odzyskało niepodległość państwo polskie. Doszło do sytuacji, kiedy ten trzon działaczy skupionych w Towarzystwie Dobroczynności, w Stowarzyszeniu Polskim, czyli tej jakby w tym klubie towarzyskim, on się tak nazywał, większość z tych osób wyjechała do Polski. Między 1918, 1920, 1921 rokiem większość najzamożniejszych przedstawicieli ludności polskiej mieszkającej w Kiszyniowie, ale też w Bielcach, też w Izmaile, w Akermanie, też w Benderach itd., itd. Oni przenieśli się do Polski. Tak, żeby zobrazować tą sytuację, właśnie na przykład z kilku lekarzy, i to dobrych lekarzy, takich, którzy naprawdę byli, należeli do najlepszych lekarzy w Kiszyniowie, został po 1918 roku, po 1920 roku, to tak mówiąc ściślej, został tylko jeden. Jeden nauczyciel szkoły średniej, jeden inżynier Józef Malinowski, ojciec Tadeusza Malinowskiego, o którym wszyscy chyba słyszeliśmy. Paru urzędników, paru byłych oficerów rosyjskich, więc ta grupa inteligencji bardzo stopniała. I z drugiej strony od samego początku odrodzenia Polski władze państwowe interesowały się tym losem ludności polskiej na terenie dawnego Imperium Rosyjskiego i starało się koordynować proces powrotu ludności polskiej z głębi ze zrewolucjonizowanej Rosji do Polski. Też to był taki jakby oddolny ruch w wielu, wielu miejscowościach, że powstawały konsulaty polskie, które były z początku konsulatami honorowymi, a na których czele stał jakiś wybitny przedstawiciel miejscowej inteligencji. Tak było w Czerniowcach, tak było w Kiszyniowie, tak było też w portach czarnomorskich. W Kiszyniowie tym pierwszym konsulem został Włodzimierz Cywiński, wysoki urzędnik bankowy jeszcze z czasów rosyjskich, nawet nie urzędnik, tylko po prostu dyrektor banku, też osoba bardzo zamożna, bardzo wpływowa. On potem w latach 20. był dyrektorem takiego banku, Banka Italiano-Romyne w Kiszyniowie. Więc była to osoba dość wpływowa, dość zamożna. On zaliczał się do tej, że tak się wyrażę, postępowej części inteligencji polskiej działającej w Kiszyniowie przed 1914 rokiem. Cywiński razem z tym jedynym lekarzem, który został, Marianem Żurakowskim, osobą także bardzo zasłużoną przy organizacji szkoły polskiej między innymi, oni postanowili na około 1920 roku doprowadzić do odłączenia, że tak się wyraża, działalności polskiej od działalności kościelnej. W tym sensie, kiedy upadły bariery prawne rosyjskie, można było prowadzić już zupełnie działalność narodową pod własnym szyldem, bez konieczności chowania się pod szyldem Towarzystwa Dobroczynności. Cywiński i Żurakowski chcieli jakby życie polskie w odrębny nurt, nadać jemu odrębny nurt życiu polskiemu w Kiszyniowie, i im się to nie udało. Znaczy, wyjazd właśnie całej tej liberalno-lewicowej, postępowej inteligencji sprawił, że oni byli osamotnieni. Natomiast w 1916 roku pojawiła się postać bardzo ważna dla późniejszej historii, mianowicie ksiądz Markus Glaser, który przyjechał do Kiszyniowa w 1916 roku i został proboszczem kiszyniowskim i rzymskokatolickim dziekanem besarabskim. On pochodził z kolonistów niemieckich, czarnomorskich, ukończył seminarium duchowne
w Saratowie i potem Collegium Germanicum w Rzymie, był osobą bardzo, bardzo silnym charakterze i był przedstawicielem, powiedzmy, takiego dość typowego dla ówczesnego duchowieństwa katolickiego nurtu konserwatywnego, nazwijmy to. Ksiądz Glaser dość szybko podporządkował sobie parafię, to znaczy to był za wyjątkiem tych właśnie paru przedstawicieli inteligencji, którzy uważali, że powinno się życie polskie, narodowo-kulturalną działalność jakąś odłączyć od spraw kościelnych, żeby te dwie rzeczy funkcjonowały równolegle. No ksiądz Glaser nie życzył sobie tego, mówiąc delikatniej, i Cywiński, Żurakowski zostali bardzo szybko zmarginalizowani. W 20. Cywiński pełnił funkcję konsula honorowego do końca 22 roku i oficjalnie od początku 23 roku konsulat stał się konsulatem etatowym, w ramach struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj nie chcę się wydawać szczegóły, ale to, że ten konsulat był wcześniej konsulatem honorowym, to nie miało charakteru konsulatu honorowego jak dzisiaj. Znaczy on normalnie dostawał pieniądze, prowadził normalną działalność, była to raczej sprawa, powiedzmy, nomenklatury, a nie jakby istoty rzeczy. W każdym razie Cywiński z końcem 22 roku przestał pełnić funkcję konsula i przyjechał już urzędnik konsularny etatowy, Bronisław Ossoliński. I on, podobnie jak jego następca Antoni Świerzbiński, wychodzili z założenia, że no, trzeba z księdzem Glaserem współpracować. Sami chyba mieli takie dość też konserwatywne poglądy. I powiedzmy w drugiej połowie lat 20. doszło do sytuacji, że jakby cała ta aktywność polska, społeczno-kulturalna, kręciła się wokół osoby księdza Glasera, który był Niemcem z pochodzenia, ale świetnie mówił po polsku. I jakby z parafianami mówił po polsku, msze odprawiał po polsku, znaczy msze odprawiał po łacinie, tak, ale modlitwy, kazania, śpiewy potrafił prowadzić po polsku. I tak jak wspomniałem, właśnie w drugiej połowie lat 20. Ksiądz Glaser zaczął kontrolować, czy przejął pełną kontrolę nad tym, co się dzieje wokół kościoła. Przejął też pełną kontrolę nad Szkołą Polską, która była najważniejszą instytucją, tak na dobrą sprawę, dla Polaków kiszyniowskich. I dla konsulatu też jakby wszystko kręciło się wokół tej Szkoły Polskiej. Historia 20 lat okresu międzywojennego to była w zasadzie historia starań o zachowanie tej Szkoły Polskiej, żeby ona dalej funkcjonowała i żeby nie została zamknięta. Sytuacja takiego spokoju, można to nazwać, i właśnie kontroli księdza Glasera nad tym życiem polskim, kulturalnym, nad Szkołą Polską, trwała mniej więcej do 29-30 roku. Wtedy przyjechał kierownikiem konsulatu został Marian Uzdowski, oficer wywiadu polskiego, bardzo inteligentny człowiek. Został tutaj wysłany na bezpośrednie polecenie Józefa Piłsudskiego. Znaczy Piłsudski chciał mieć bezpośrednie informacje z Besarabii, jak wygląda polityka Rumunów w Besarabii, jak wygląda zagrożenie ze strony bolszewików w Besarabii, jak wygląda infiltracja ze strony wywiadu sowieckiego, ze strony partii komunistycznej. Także Uzdowski był zaufanym człowiekiem Piłsudskiego. I jednocześnie był to też koniec lat 20, był to też czas, kiedy nowe władze polskie po przewrocie majowym, pamiętajmy, że przewrót majowy to jest 1926 rok, więc 3 lata później ten reżim pomajowy zdążył okrzepnąć. I wypracowano wtedy zupełnie nową politykę wobec Polaków mieszkających za granicą. To znaczy, jakby mówiąc, używając jednego z klasyków polityki polskiej, no szarpnięto cugle, w tym sensie, że starano się
przejąć kontrolę nad organizacjami polskimi różnego rodzaju działającymi na całym świecie, skoordynować ich działalność, działalność tą w jakiś sposób też skanalizować w takim duchu, nazwijmy to propaństwowym, tak, zgodnym z życzeniami ówczesnych władz, ale też sypnięto więcej pieniędzy. I w tym ta sytuacja nałożyła się na trudności finansowe szkoły polskiej i konsulat jednocześnie zaczął właśnie dysponować większymi środkami i mógł tą szkołę polską subsydiować. Marian Uzdowski początkowo bardzo, znaczy był bardzo złego zdania o, jak przyjechał, zobaczył, co się dzieje w Kiszyniowie, zobaczył, jak ta sytuacja wokół kościoła, wokół szkoły polskiej wygląda. No był bardzo złego zdania o poziomie tej pozostałej inteligencji w polskiej, która została w Kiszyniowie. I te jego raporty wysyłane tam z 29-30 roku do Warszawy, no były dla tych, przedstawiały właśnie takie klerykalne środowisko opanowane przez księdza Glazera, gdzie jakby ksiądz Glazer kontrolował wszystko, co ludzie czytają, gdzie Żeromskiego na przykład uznawano za pornografa i Stefan Żeromski był pisarzem znajdującym się na indeksie ksiąg zakazanych. No i takie dość, powiedzmy, zatęchłe środowisko, które nie przejawiało też specjalnej aktywności. Młodzież za bardzo nie miała jakichś bodźców, żeby tam się pojawiać i przejawiać jakąkolwiek aktywność. Uzdowski postanowił to zmienić. Działał w sposób bardzo dyskretny i bardzo umiejętny. Nie podsycał konfliktu z księdzem Glazerem, ale dysponując dotacjami, będąc w stanie jakby podtrzymywać przy życiu szkołę polską, no miał w jakiś sposób pewien instrument nacisku na księdza Glazera. Może ja tutaj mogę prosić komputerów, bo tam mam przygotowany taki właśnie fragment raportu Uzdowskiego, który jest moim zdaniem bardzo ciekawy i bardzo dużo, no wiele mówi o zaistniałej sytuacji. Pisał tak: ksiądz Glazer, jak również ksiądz Hartmann, wikary, drugi ksiądz, który pracował wtedy na parafii, też Niemiec, to Niemcy z pochodzenia uczuć i psychologii. Między sobą mówią po niemiecku. Jeżeli ksiądz Glazer manifestuje nieraz bardzo gorąco swoje sympatie polskie, wynika to z dobrze zrozumiałego interesu własnego. Należy to przyznać, wkłada w szkołę wiele energii dobrej woli, albowiem szkoła ta to znów mimo wszystko aparat dla krzywienia katolicyzmu. Na 110 dzieci znaczny procent to dzieci małżeństw mieszanych, katolicko-prawosławnych. Istotą tym wpaja się pojęcia sprzed 100 lat. Papież, w cudzysłowie, posyła Sobieskiego, aby zwalczał wrogów chrześcijaństwa. Też w cudzysłowie. Cud w Częstochowie jest przyczyną uwolnienia Polski od Szwedów i tak dalej, i tak dalej. To są przykłady programu, według jakiego te dzieci były uczone. W odniesieniu do Polski współczesnej dzieci otrzymują zgoła fałszywe i błędne wiadomości. Polska niepodległa, jak odpowiadały dzieci na egzaminie, powstała dzięki Paderewskiemu i Wilsonowi. Jak widać, na Piłsudskiego nie było miejsca i nie podobało się to konsulowi. No właśnie, o tej inteligencji miejscowej. Całkowicie tonie w pojęciach sprzed 100 lat. Wszelkich nowych pisarzy uważa za heretyków, a Żeromskiego za pisarza niemoralnego. Alfą i omegą w sprawach nauki i literatury jest ksiądz Glazer. Czyta się tylko to, co on uzna za dopuszczalne. Przewodnik katolicki, prawda, jakieś takie. Też jakby chcę powiedzieć, że to nie jest tak, tutaj pada takie stwierdzenie, że nie można mu odmówić złej woli. To nie było tak, że to był zły, znaczy, że to był jakiś człowiek, który, nie wiem, kradł, prowadził jakąś działalność nieetyczną. Natomiast był po prostu człowiekiem wychowanym w realiach XIX-wiecznych i jego jakby pojęcie pozycji księdza, roli księdza, no, było z zupełnie innej epoki. On sobie nie wyobrażał, żeby na jego terenie mogła istnieć jakaś konkurencyjna instytucja, konkurencyjna siła. Ale Uzdowski, tak jak powiedziałem, doświadczony oficer wywiadu,
miał, przede wszystkim też miał ważniejsze rzeczy tutaj na głowie. Tak, co jakiś czas, powiedzmy co 2-3 lata, odbywała się jakaś wielka koncentracja wojsk sowieckich nad granicą i tu był alarm wojenny w Besarabii, więc on naprawdę miał poważniejsze rzeczy, żeby się zajmować jakimiś tam ciągłymi potyczkami z miejscowym proboszczem. Natomiast no, on systematycznie jakby wzmacniał młodzież, działaczy z młodego pokolenia i starał się stworzyć jakby pewien ośrodek myślący niezależnie, który mógł być sojusznikiem konsulatu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. I na pewno nie szedł na wojnę z Glazerem, on był wobec niego, ich stosunki były poprawne, korzystając po prostu z ciężkiej, pogarszającej się sytuacji finansowej miejscowych Polaków. Besarabia, trzeba pamiętać o tym, że wybuchł kryzys w 1930 roku, który w Besarabii miał straszne skutki. Znaczy w ogóle od w zasadzie 20 roku do roku 40 Besarabia była non-stop w kryzysie. Tam powiedzmy były nieliczne jakieś przebłyski pod koniec lat 30, że coś się zaczęło dziać. I generalnie proces pauperyzacji miejscowej ludności był ciągły. I tutaj konsulat, który dysponował, nagle zaczął dysponować nawet no, niedużymi pieniędzmi, ale jednak no, był przez to stał się istotnym graczem. Uzdowski w 1933 roku został skierowany do Czerniowiec, do większego konsulatu z większymi problemami i jakby po prawie 4 latach pobytu w Kiszyniowie przesunął się bardziej w kierunku granicy polskiej. Natomiast jego następcą został Aleksander Ponce de Sandon, również oficer wywiadu. To jest bardzo ciekawa historia, bo on pochodził z rodziny francusko-niemiecko-polsko-rosyjskiej, tak bym to określił. Uważał się chyba za Polaka, natomiast był wyznania ewangelicko-augsburskiego. To jest bardzo ciekawa historia, nie chcę teraz znikać tutaj w szczegóły, natomiast ta rodzina Ponce de Sandon miała wiele różnych gniazd w Europie. On się akurat urodził w Rydze, przypominam, w Rydze albo w Libawie, chyba w Rydze, gdzie jego ojciec był profesorem Politechniki Ryskiej. Natomiast tu w Besarabii była besarabska gałąź rodziny Ponce de Sandon ta besarabska gałąź, jej przedstawicielem był taki no, znaczący polityk miejscowy przed 1914 rokiem, Michał Ponce. Ten Ponce był z kolei politykiem czarnosecinnym, jakbyśmy to powiedzieli, czyli tej takiej nacjonalistycznej prawicy rosyjskiej. No i właśnie z jego córką przyszły konsul Polski w Kiszyniowie wziął ślub w kościele kiszyniowskim w 19 roku, więc to było jakby bardzo poplątane, pomieszane. Natomiast on niewątpliwie no, był lojalnym polskim oficerem i nawet bym powiedział, chyba ze względu na swoje pochodzenie był trochę, miał skłonności do bycia takim lekko iberpolakiem i mocno bardzo na pewno swoją polskość podkreślał. Ponce de Sandon, właśnie też jednym z jego głównych jakby zadań tutaj było uporządkowanie tej sytuacji z organizacjami polskimi, ze szkołą polską i ostateczne rozdzielenie życia tego kulturalno-szkolnego z życiem parafialnym. I pamiętajmy, że ta sytuacja, kryzys trwał i jakby ta coraz mniej dzieci też chodziło do szkoły polskiej. Ta szkoła formalnie dla władz rumuńskich to była szkoła prywatna i dzieci miały płacić, rodzice formalnie powinni płacić za dzieci, ale w praktyce to było tak, że rodzice po prostu nie mieli pieniędzy i mniej więcej tam połowę czy kilka, no na pewno kilkadziesiąt procent kosztów utrzymania szkoły w sposób nieoficjalny przekazywał księdzu Glazerowi konsulat. Więc sytuacja była dość poplątana, tak? Znaczy, że z jednej strony ta szkoła bez konsulatu nie mogła istnieć, konsulat oficjalnie jej nie wspierał. Znaczy, Siguranza o tym doskonale wiedziała, policja polityczna rumuńska, ale oni też jakby nie robili z tego powodu jakiejś awantury. I Ponce de Sandon, wykorzystując tą sytuację,
posuwał tą, powiedzmy, pracę na rozdzieleniu tych dwóch nurtów, posuwał tą pracę do przodu. W 1934 roku powstała we współpracy z księdzem Glazerem, to też trzeba przyznać, że jakby w ramach urabiania go powstała organizacja Warta. I ta Warta to miała być założenie organizacją młodzieżową, która miała skupiać właśnie młodzież, dzieci i młodzież, miała prowadzić działalność kulturalną, prowadzić teatr amatorski, drużynę piłki nożnej. W planach pod koniec lat 30. nawet były plany kupienia nad Morzem Czarnym działki i wybudowania tam pensjonatu, żeby oni mogli przyjmować gości z Polski. Trzeba pamiętać, że to wybrzeże Besarabskie Południowe, dzisiaj znajdujące się na terenie Ukrainy, pod koniec lat 30. lat zaczęło być dość modne, jeżeli chodzi o turystów polskich. Więc jakby ta Warta zaczęła się rozwijać dość szybko. Kierownictwo Warty było uzgodnione z księdzem Glazerem, to byli jakby kandydaci kompromisowi między Ponce de Sandą a księdzem Glazerem i wydawałoby się, że wszystko powolutku sobie idzie w dobrym kierunku. W 1936 roku Szkoła Polska w Kiszyniowie weszła w skład Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii, czyli organizacji, która zrzeszała wszystkie szkoły polskie w Rumunii, znaczy większość ich była na Bukowinie. I wydawałoby się, że konsulat osiągnął to, czego chciał. To znaczy, że jakby pewna taka odrębność tej szkoły polskiej została zlikwidowana. Zostały też wobec władz rumuńskich ustalone pewne jakby oficjalne, usankcjonowane finansowanie szkoły polskiej przez konsula. Natomiast w 1938 roku pojawiła się grupa ludzi, która chciała na tym wypłynąć, mówiąc brutalnie. Chcieli oni wykorzystać, znaczy przejęli władzę w Warcie w sposób jakby niekontrolowany ani przez konsulat, ani przez księdza Glazera, występując z hasłami takimi bardzo patriotycznymi, polskimi, odmawiając księdzu Glazerowi jako Niemcowi prawa do jakiegokolwiek mieszania się w sprawy polskie. Zrobili to w ten sposób bardzo ostentacyjny i nie fair, to znaczy nie uzgadniając tego z nikim, jakby chcieli się w taki dość koniunkturalny sposób wykorzystać jakby wiadome intencje konsulatu i chcieli sobie w ten sposób pozyskać przychylność konsulatu i stanąć na czele najpierw Warty, a potem stać się w ogóle jakimiś tam kierownikami tego życia polskiego. Tutaj główną osobą był Stanisław Żawrocki. On był jednym właśnie z tych nielicznych przedstawicieli starej inteligencji, którzy zostali w Kiszyniowie. On jeszcze za czasów rosyjskich był nauczycielem szkoły średniej i formalnie był w ogóle prawosławnym. Rozwiódł się i ożenił się drugi raz z prawosławną, żeby przystąpić drugi raz do ślubu w cerkwi, zmienił wyznanie. Co bardzo się nie podobało oczywiście księdzu Glazerowi. I właśnie koniec 1938 roku doszło do takiej sytuacji, że Żawrocki i jego poplecznicy przejęli formalnie Wartę, stanęli jakby zrobili frondę. Natomiast ksiądz Glazer utworzył własną organizację, którą nazywał Wisła. To jest dość śmieszne, tak znaczy, bo Warta, wiadomo, rzeka płynąca w Wielkopolsce i od razu jakby jest jakieś antyniemieckie nastawienie, więc jak konsulat w porozumieniu z księdzem Glazerem nazwał tą organizację Wartą, a teraz ksiądz Glazer, żeby chyba swój polski patriotyzm podkreślić, swoją organizację nazwał Wisłą. I zaczął atakować tamtych ludzi, którzy byli w Warcie, wyzywać ich od bezbożników, komunistów, jeszcze nie wiadomo czego. I druga połowa 1938 roku, początek 1939 roku sprawiał, że ta atmosfera stawała się taka coraz bardziej napięta. Dochodziły do tego sprawy finansowe, nie będę o nich opowiadał, bo to jest zbyt zawiłe i trzeba byłoby mocno wszystko przedłużyć. Natomiast konflikt już zupełnie wymknął się spod kontroli wiosną 1939 roku.
na 3 maja, na uroczystość 3 maja, ksiądz Glaser tam wcześniej był jakiś jeszcze konsul jakby mocniej się w to wszystko zaangażował. W sposób zupełnie nieprzemyślany zaczął wspierać tą grupę Żawrockiego i jakby zaczął coraz ostrzej występować przeciwko księdzu Glaserowi, co wcześniej nie miało miejsca. Tak? Znaczy, zawsze był to cichy konflikt, jakby cicha rywalizacja. Ksiądz Glaser nie przyszedł na ostentacyjny sposób na uroczystość 3 maja do konsulatu. Wysłał tam swojego wikarego, młodego, zapalczywego księdza, który wygłosił przemówienie, że kto nie jest katolikiem, ten nie jest Polakiem. To miało być adresowane do Żawrockiego, a konsul jest, jak mówiłem, był ewangelikiem. Konsul się śmiertelnie obraził. Sprawa rozkręciła się, do tego została, w to wszystko została zaangażowana ambasada polska w Kiszyniowie, nuncjatura apostolska w Bukareszcie, notatka o konflikcie w Kiszyniowie, już nie pamiętam daty, ale 20 któregoś sierpnia, parę dni przed wybuchem wojny, znalazła się na biurku dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Wiktora Drymmera, osoby bardzo wysoko postawionej w strukturze MSZ. I czyli notatka trafiła na najwyższy poziom, na jaki mogła trafić. W zasadzie już było wiadomo, że znaczy ksiądz Glaser był nie do ruszenia, jeżeli chodzi o jego jakby plecy w Bukareszcie, w Jassach. Diecezja, siedziba diecezji katolickiej była w Jassach i jakiekolwiek próby usunięcia go z Kiszyniowa, zastąpienia go księdzem polskim nie wchodziły w grę. Tym bardziej, że w MSZ-cie no, zdecydowanie źle oceniano działalność konsula, który no, dał się ponieść nerwom, dał się wyprowadzić z równowagi zupełnie niepotrzebnie. Można to było zupełnie inaczej rozegrać w sposób spokojny. To jest takie trochę jakby, to też chcę powiedzieć, podkreślić jedną rzecz, znaczy, że ksiądz Glaser no nie był, co mówiłem wcześniej, tak, nie była to osoba, której można zarzucić jakieś nieprawidłowości w działaniach. Znaczy, to po prostu było starcie dwóch światów, dwóch sposobów widzenia, no mentalność, którą, sposób postrzegania świata, sposób też funkcjonowania Kościoła, jakim się kierował ksiądz Glaser, no z dzisiejszego punktu widzenia no jest anachronizmem, ale no wtedy po prostu tak było. I jakby stąd się brał ten konflikt. Tym niemniej trzeba podkreślić tak, że ta rywalizacja, ta próba utworzenia dwóch jakby kanałów życia polskiego w Kiszyniowie, która zaczęła się gdzieś tam jeszcze przed I wojną światową, tak jak były tutaj te dwie grupy inteligencji polskiej, które zaczęły budować szkołę w 1901 roku i potem, znaczy wszystko to szło w kierunku oddzielenia jakby tego separacji życia parafii, życia kościoła od życia organizacji i jakby ten proces trzeba moim zdaniem ocenić pozytywnie, znaczy to co się działo w ostatnich miesiącach czy w ostatnich tam dwóch, trzech latach, dwóch latach w zasadzie przed wybuchem wojny, kiedy w sposób sytuacja się wymknęła pod kontrolę i przybrała charakter konfliktu personalnego, jakby nie może to przeważać nad generalnie pozytywnym obrazem, to znaczy różne pokolenie działaczy polskich z Kiszyniowa generalnie no, współpracowali oni ze sobą i zdecydowanie te momenty, kiedy konflikt interesów, starcia personalne na tle właśnie osobowym, na tle charakterów, na tle interesów, ambicji osobistych. To jednak jakby dobro wspólne, że tak się wyrażę, brało górę. Mówiąc generalnie. I szkoła pani Katarzyna Sobolewska-Maksymienko pewnie dużo może powiedzieć o szkole polskiej i jak to wyglądało. Szkoła była postawiona na bardzo dobrym poziomie. Wszyscy to mówili. Była bardzo dobra, poziom nauki rumuńskiego był wysoki. Ja rozmawiałem z paroma osobami, które tą szkołę skończyły i może część z Państwa pamięta jeszcze pana Jana Wodopijaka i panią Marię Tarnawską. Tak, no właśnie oni potem podjęli naukę w szkole, w rumuńskich szkołach średnich. I na przykład no, nauczanie języka rumuńskiego było na tyle wysokim poziomie,
że potem podejmując naukę w szkołach średnich rumuńskich, oni nie mieli problemu. Nawet byli bardzo dobrymi uczniami. I generalnie no, ludzie właśnie, którzy tą szkołę polską skończyli, no, bardzo ją mile wspominają i właśnie podkreślają, że ona była bardzo dobrze wyposażona, że tam było radio, zestaw różnych atrybutów teatralnych, dekoracje, właśnie teatr ten dziecięcy był dobrze rozwinięty. No też ci ludzie się nauczyli dobrze mówić po polsku, tak, że ta szkoła dla no, co najmniej dwóch pokoleń Polaków urodzonych w Kiszyniowie pozwoliła im opanować język polski, no i uchroniła ich przed zupełną asymilacją językową, głównie na rzecz języka rosyjskiego. Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo wszystko jakby się toczyło wokół Kiszyniowa, bo faktycznie w okresie międzywojennym, jeżeli możemy mówić o życiu polskim w Besarabii, no to w zasadzie był tylko Kiszyniów, to znaczy pozostałe ośrodki były małe, ale też konsulat nie mógł tam dotrzeć w praktyce. Na przykład do Bielc albo do Chocimia, mimo że tam były też grupy, spore grupy polskie i nawet była grupa właśnie inteligencji czy zamożniejszych ziemian, konsulat tam de facto nie miał możliwości jakiejś aktywniejszej działalności, głównie z powodu władz rumuńskich. Znaczy Polacy, tutaj ludność polska mieszkająca, oni mieli w zdecydowanej swojej większości paszporty rumuńskie, dowody osobiste rumuńskie. Byli obywatelami rumuńskimi i władze rumuńskie po prostu no, nie życzyły sobie ingerencji obcego konsulatu w sprawy ich obywateli. Więc o ile w Kiszyniowie, powiedzmy, to było, działalność tej szkoły polskiej była ustalona na najwyższych szczeblach decyzyjnych, była uzgodniona z rumuńskim Ministerstwem Edukacji, w pozostałych miejscowościach działalność z takim rozmachem jak w Kiszyniowie była niemożliwa. Też jeszcze dodam, że ta szkoła polska w Kiszyniowie no, była w ogóle ewenementem, jeżeli chodzi o Besarabię, o szkolnictwo mniejszościowe w Besarabii. Znaczy tak na dobrą sprawę tylko Niemcy mieli własne szkolnictwo mniejszościowe, no, ale Niemcy to była grupa 80-tysięczna mieszkająca w skupieniu na południu Besarabii, bardzo wpływowa, bardzo zamożna. I oni mieli też od 1933 roku no, bardzo agresywnego i bardzo możnego opiekuna. Natomiast Rumuni zamknęli bardzo szybko wszystkie szkoły rosyjskie, wszystkie szkoły ukraińskie i w zasadzie nie było szkół bułgarskich. Także jakby nacisk, no, żydowskie to jest inna, to były szkoły religijne, tak? No, to jest inna sprawa. Natomiast jakby nacisk władz rumuńskich na zamykanie szkół mniejszościowych był bardzo silny i przetrwanie szkoły polskiej w Kiszyniowie no, było niewątpliwie dużym sukcesem naszych służb konsularnych i dyplomatycznych. Kończąc sprawę, w Bielcach jeszcze też w podobny sposób jak w Kiszyniowie finansowano naukę języka polskiego, przy czym tam to była tylko chyba szkoła dwuklasowa, zdaje się. Przy czym tam wyglądała sytuacja w ten sposób, że podobnie jak w Kiszyniowie konsulat dawał księdzu pieniądze na potajemne utrzymanie tej szkoły, natomiast zupełnie się nie mieszali do tego, jak to tam wygląda. Po prostu było za daleko, nie mieli możliwości. No i była jeszcze szkoła w Styrczy, która zachował się nawet w Archiwum Akt Nowych raport konsula Uzdowskiego dotyczący Styrczy, gdzie przedstawiciele miejscowej ludności przyjechali do Kiszyniowa, zameldowali się, powiedzieli, że chcieliby bardzo się uczyć polskiego i faktycznie w porozumieniu z władzami rumuńskimi też tam utworzono dwuklasową szkołę. Znaczy to nie miało charakteru szkoły, to było nauczanie jakieś takie weekendowe, oddolne, natomiast to nie miało charakteru szkoły, jakby tam faktycznie było tak, że w domu którejś z Polek dzieci się zbierały. To jest opisane nawet jest w dokumentach konsulatu, jest też we wspomnieniach Aurela Maryńciuka. To była jakby działalność oddolna, która nie miała charakteru jakby zorganizowanej szkoły. Też tego typu placówki oddolne nauczania polskiego, takiego jakby domowego, były w Ackermanie, były w Chocimie, były jeszcze w Benderach, w Krecułaja, natomiast to miało charakter jakby nieinstytucjonalny, tak bym to określił. Także z mojej strony tyle. Zmieściłem się w czasie.
fascynująca opowieść. Chociaż dla mnie to mnóstwo ciekawych nazwisk. Pytania? Mam pytanie. Gdzie był konsulat? Konsulat miał bodajże cztery siedziby. Pierwsza siedziba to była... To było chyba mieszkanie prywatne Włodzimierza Cywińskiego, tego pierwszego konsula honorowego. Potem kolejna siedziba, to było tam, gdzie mniej więcej jest teraz, gdzie jest pomnik Piłsudskiego. Amerykańska ambasada. Tak, ale to była ostatnia siedziba. Jeszcze była jedna, już nie pamiętam, gdzie była, ale to krótki czas. Też gdzieś tutaj w centrum, właśnie. Natomiast ostatnia siedziba i tam konsulat mieścił się najdłużej, to był budynek dzisiejszej ambasady amerykańskiej. To był pałacyk, zapomniałem nazwiska, jednej z takiej zamożniejszych rodzin arystokracji besarabskiej. On został kupiony przez państwo polskie. Niestety nie udało mi się znaleźć w Warszawie dokumentów aktu kupna, czy jakichś śladów nawet, kiedy ten budynek został kupiony, ale wszystko wskazuje na to, że to było kupione gdzieś około 30 roku, w pierwszej połowie lat 30. O. I tam konsulat mieścił się do końca, do jego likwidacji w 40 roku. Czyli to była siedziba, gdzie najdłużej konsulat funkcjonował. Na piętrze było mieszkanie konsula i na parterze były biura. To, co dzisiaj powiedziałem, to jakby artykuł jest w druku w Analekta Katolika i powinien o okresie międzywojennym się ukazać jeszcze chyba w tym roku, latem lub jesienią. Natomiast książka dotycząca XIX wieku, Polaków w Besarabii w XIX wieku, to myślę, że to jest przyszły rok powinien być. Też jeszcze zachęcam w imieniu pani Saganowej, która niestety dzisiaj nie mogła, jest chora, tak, nie mogła przyjść. Która wiele bardzo trudu włożyła w Analekta Katolika i to jest jej dzieło i bardzo, bardzo jakby cenny dorobek. Jeszcze tam będzie taki mój jeden artykuł bardzo ciekawy, nie chcę siebie reklamować, ale nietypowy, o tak bym powiedział, bo dokument opisujący parafię rzymskokatolicką w Benderach w 1913 roku, gdzie to jest przedrukowane podanie mieszkańców Bender, katolików, mieszkańców Benderów, katolików do gubernatora besarabskiego z prośbą o przesłanie im księdza. Znaczy, że oni od 10 lat nie mogli się doprosić księdza od władz diecezjalnych, sami wybudowali kościół, sami wybudowali plebanie, sami opodatkowali się na utrzymanie tego księdza i nie mogli się tego księdza przez 10 lat doczekać. Mimo że wysyłali prośby do biskupa, biskup się nie uwzględniał ich prośby. I w 1913 roku, kiedy było 300-lecie rodu Romanowych, rodu carskiego, oni napisali do gubernatora, że zbliża się ta wielka rocznica, kiedy wszyscy mieszkańcy Benderów będą mogli się modlić do Pana Boga za szczęście panującej nam dynastii i za pomyślność domu carskiego, tylko my, katolicy, będziemy tutaj sami, w synagodze się modlą, ewangelicy się modlą, prawosławni w paru cerkwiach się będą modlili, tylko u nas nie będzie księdza, nie będzie kto miał modlić, poprowadzić. I poskutkowało, po paru miesiącach ksiądz przyjechał. Przepraszam bardzo, a w okresie międzywojennym tak. Kiszyniów, jeśli chodzi o kościół katolicki, należał do diecezji Wiasa. Tak, tak. A przed pierwszą wojną światową? To była oficjalnie diecezja, to się nazywała diecezja Tyraspolsko-Saratowska. A, tak. Przy czym w Tyraspolu nie było nigdy kościoła i to było tak, że z początku, jak ta diecezja powstała na przełomie lat 40. i 50. XIX wieku, początkowo siedziba miała być w Tyraspolu, ale komuś się odwiedziło i zadecydowano, że siedziba będzie w Saratowie nad Wołgą, bardzo daleko w głąb Rosji. No właśnie, to jest... Tak, ale nazwa została. Mimo że tam nie wybudowano do wybuchu I wojny światowej kościoła. W każdym razie biskup, zazwyczaj, zawsze to byli biskupi Niemcy, ponieważ jednak większość wiernych tej diecezji to byli Niemcy, katolicy, mieszkający na Powołżu. I tam była siedziba władz i ta decyzja była bardzo rozległa, bo ona obejmowała tereny od Kaukazu po Prut i po Azję Centralną, więc ona jakby była...
A Polsce de Sądą to był ostatni tak, konsul. Tak, tak, tak. W tak, tym tak, okresie tak. Oni w czerwcu 1940 roku. Tak, no już faktycznie ten konsulat wcześniej już tam przestał, jakby zawiesił działalność, no bo to naciski władz niemieckich, naciski Niemców na Rumunów, żeby zamknąć działalność polskich przedstawicielstw konsularnych i dyplomatycznych były silne, więc ten konsulat już de facto wcześniej jakby swoją działalność tak wygaszał, ale tak, Ponce de Sandon był ostatnim konsulem. Nawiasem mówiąc, w Czerniowcach w tym samym czasie podobna tak, sytuacja, tak, tak. Znaczy ja szczerze powiedziawszy nie mam właśnie zbyt jakichś szczegółowych informacji dotyczących działalności naszych konsulatów po wrześniu 1939 roku, więc to niestety nie jestem w stanie, jakoś nie badałem, nie miałem czasu się tym zająć, ale nie mam jakichś dokładnych informacji na temat, wiem tak ogólnie, prawda, bardzo, że właśnie ta działalność gdzieś tam od przełomu 1939-1940 roku była wygaszana. Też w przypadku Besarabii było tak, że Bukowina i Besarabia został wprowadzony po wybuchu wojny stan wojenny i główny nurt uchodźców nie był kierowany tutaj. Znaczy główny nurt uchodźców polskich w 1939 roku był kierowany na południe Rumunii, ale za Prut. I tutaj w zasadzie pojedyncze osoby się przedostały do Besarabii, uchodźcy z Polski. I rumuńskie władze w wyjątkowych sytuacjach dawały zezwolenie tym osobom, które miały rodziny. I było parę takich przypadków, głównie w Bielcach i w Kiszyniowie, że ludzie, którzy mieszkali w Polsce, a mieli rodziny w Bielcach, właśnie czy w Kiszyniowie, czy w innych miejscowościach Besarabii, władze rumuńskie w drodze wyjątku dawały im zezwolenie i oni mogli dołączyć do rodzin, a nie byli kierowani do obozów uchodźców gdzieś tam w Târgujiu, w Olteni na południu Rumunii. Czyli jeśli ja dobrze policzyłem, to było chyba 5 konsulów, tak? Cywiński, Ossoliński, Świerzbiński, Uzdowski, Ponce de Sandon. Tak jest. 5. To teraz jeszcze musimy policzyć, ilu było od 1994 i będziemy wiedzieć, który numer masz, panie konsulu. Jerzy, policzysz szybko? No nie, liczysz właśnie? Domański, tak. Tak, Domański. O, pani Kasia będzie to jest tak, to Fiderkiewicz. Biliński. Czapiewska. Sroka, Jan Sroka. Nie, Sroka nie był kierownikiem. On był prosto. Tak. Czapiewska. Czapiewska to Aleksandra. Bosztyn, tak? Tak. To jest 12. Pan konsul Dawidowicz, 12. 12 apostoł. Była też w Bielcach rodzina Dawidowiczów, dość rozgałęziona w Bielcach, którzy nawet jeden Dawidowicz, Krzysztof Dawidowicz z Bielc, należał do grupy młodzieży, która jesienią 1917 roku była taka grupa ochotników, którzy dołączyli do drugiego korpusu polskiego w Sorokach. Potem ten Krzysztof Dawidowicz, bardzo sympatyczna postać, bo odbył całą kampanię, najpierw wojnę polsko-ukraińską, potem wojnę polsko-bolszewicką i miał bardzo ciekawy życiorys, był potem przed wojną pod oficerem zawodowym w Wojsku Polskim. Może to rodzina pańska. Rodzicie, to nie wiem.